gdy na trybunach, no tak, pan Kowalski zadecydował, że faulu nie było. Robert Jucha, sprawca upadku zawodników Unii wyścigu 5, sprawca upadku Jachyma, jedzie również w tym wyścigu. No, nie rozumiem troszeczkę tej decyzji, ale jest ona ostateczna. Czwórka zawodników, no i proszę, tym razem start wygrywają Lublinianie. Zoltan Szermeny tutaj walczy, bardzo ładnie wszedł na wewnętrzną stronę toru. Paweł Jachym troszeczkę pogubił się przy wyjściu Azów. No i w tej chwili Lublinianie prowadzą na 4-2, ale Węgier atakuje i chyba wyjdzie przed zawodnika lubelskiego. No proszę, zajechał drogę Szermenemu Jucha. No i niestety Węgier dalej drugi. No cóż, proszę Państwa, jak to mawia pan Zbyszek Rostrut, są dwa style jazdy. Styl jazdy zawodników zachodnich, którzy w takich wypadkach jak przed chwilą zawsze przepuszczają przy bandzie ze względów bezpieczeństwa chociażby i ze względów na fair play, które przestrzegają. No i styl niestety stosowany w Polsce, czego przykład na doskonały, wręcz szkoleniowy dał Robert Jucha. Blokada przy bandzie. Jest to oczywiście bardzo niebezpieczne, ale regulamin jest tutaj niejasny. No i dalej zawodnik motoru prowadzi. W tej chwili ma już dużą przewagę nad Węgrem. No nie dziwiłbym się, gdyby Zoltán Szermeny odpuścił ataki Juchy, no bo narażając zdrowie na szwank za cenę jednego punkta więcej. Tak, 4-2. Trzeci był Jerzy Mordel, czwarty Paweł Jachym, więc 4-2 wygrywają Lublinianie i 25-23 po 8 wyścigach. Tak więc przewaga Unii topnieje.